Mariusz, zakończyły się wielkie zawody, o których było głośno w całej Polsce. Bardzo Ci proszę o podsumowanie. Savage. Tak, zawody za nami. Przypomnę, że przygotowania do nich trwały tak naprawdę kilka lat. Bo to nie jest tak, że myśmy wymyślili sobie w styczniu, że robimy imprezę. Po prostu trzeba opracować regulamin, trzeba było przekonać osoby do tego regulaminu, trzeba było nawiązać kontakty, rozmawiać z partnerami. To trwało naprawdę kilka lat. Moim marzeniem było zorganizowanie tego typu imprezy. Imprezy, która wkroczyła do trójki najlepszych imprez wędkarskich w Polsce. To nie jest zdanie moje, to jest opinia wielu wędkarzy. Ja uważam, że skoro jesteśmy w trójce, to dlaczego mamy nie być na pierwszym miejscu, ale jeszcze spokojnie nad tym popracujemy. Savage Gear Trophy, impreza, która okazała się naprawdę sukcesem. Zaangażowanie Samorządowej Agencji Promocji Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Konferencyjnego Zamek, no i Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej zaowocowało tym, że możemy się teraz chwalić. Chwalić imprezą, chwalić bazą turystyczną, infrastrukturą wędkarską, chwalić bardzo rybnymi wodami i tym, na co wędkarze zwracali uwagę. Nie wędkarze miejscowi, bo jakby ci z reguły narzekają, natomiast wędkarze przyjezdni. Mówią, że czegoś takiego jak w Szczecinku nie da się spotkać nigdzie indziej w Polsce. Niesamowicie sympatyczni ludzie, niesamowicie sympatyczna atmosfera, coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. Mnie zastanawia jedno. Większe ryby, znaczy te bardziej rekordowe, może tak nazwijmy, padły. Rekordowe oczywiście, jeżeli chodzi o zawody pierwszej edycji, czy są automatycznie już rekordami, prawda, zawodów na Trzesiecku, a nie na Wierzchowie. No mnie to wcale nie dziwi. Jak Sławko doskonale wiesz, ja od wielu lat zajmuję się, czy jestem przy programie rewitalizacji Jeziora Trzesiecko przy zarybieniach, więc wiem, jakie ryby tu pływały, tym bardziej po odłowach bonitacyjnych, jakie sukcesywnie są na Trzesiecku przeprowadzane. Wiele lat zarybień skutkuje tym, że te ryby tutaj są. Oczywiście Jezioro Wierzchowo to jest jedno z najlepszych łowisk w powiecie szczecineckim, bezdyskusyjnie. Jeżeli chodzi o dużego szczupaka, prawdopodobnie najlepsze. Pogoda była kapryśna, w sobotę był inny wiatr, w niedzielę był inny wiatr, stabilnej pogody w ogóle nie ma, więc te duże ryby też nie żerwały tak, jakbyśmy chcieli. Jeżeli popatrzymy na okonie, właściwie nie mogliśmy sobie marzyć nic lepszego. 7 sztuk powyżej 40 cm, największy prawie 45. To są ryby, o których wędkarze marzą, potrafią marzyć całe życie. Jeżeli chodzi o szczupaka, największy prawie 90 cm, więc też nie jest źle. Do metra trochę zabrakło, ale przynajmniej mamy co pobić w przyszłym roku. Co bardzo cieszy, sandacze. Złowiono co prawda tylko jednego wymiarowego sandacza, może niewymiarowego, punktowanego w zawodach, bo to jest dużo bardziej precyzyjne. Niemniej jednak było dużo krótkich. Było dużo zejść, było dużo pstryknięć. Jako ciekawostkę poddam to, że łowcy największego szczupaka złowionego na Trzesiecku polowali na sandacza, ponieważ mieli założony przypon, mieli dużo brań sandaczowych, zdjęli ten przypon, który zabezpiecza przed odgryzieniem, jeżeli w przypadku brania szczupaka. Okazało się, że mieli od razu strzał po wrzuceniu. Uderzył szczupak 88,8 cm, no przepiękna ryba. Została wyciągnięta, próbowali go podebrać pod bierakiem. Podbierak się złamał, siatka wpadła do wody, więc musieli go podebrać ręką. No, faceci mieli naprawdę niesamowitą dawkę emocji na łodzi, ale jak stwierdzili, tego sandacza też tutaj jest. Czyli to jakby obala mit, który mówi, że sandacz z Trzesiecka ucieka do Wielimia. Nie jest to prawda, albo inaczej, nie jest to do końca prawda. Ja przekonany jestem, że w latach następnych wędkarze, którzy tutaj byli, będą wiedzieli, jak się do tych ryb podobierać, że te rekordy będą sukcesywnie, rokrocznie poprawiane. I czytam na forach też teraz, że padło mało ryb na tych zawodach. Nieprawda. Były takie opinie. No. Absolutnie. Włóżmy to między bajki. Ryb padło bardzo dużo. Oczywiście ryb, które były punktowane w zawodach, mniej, ale wymiar szczupaka podnieśliśmy do 65. Nie były osady, które potrafiły w przeciągu 2 dni złowić około 15 szczupaków, ale w przedziale od 50 do 65 cm. Czyli wymiarowych de facto. Czyli wymiarowych de facto, zgodnie z regulaminem autorskiego połowu ryb, zgodnie z ustawą o rybacie śródlądowym, te ryby można by było zabrać, gdyby nie było zawodów. Myśmy ustalili celowo wymiar na 65, żeby jakby punktowały tylko te ryby, które są naprawdę duże. Powyżej 65 to już są piękne ryby. Tak samo było w przypadku sandaczy. Było ich sporo, około 50 cm. Było dużo okoni, między 20 a 25 cm. Jak policzył sędzia główny zawodów, gdybyśmy punktowali wszystko zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb i zasadami organizacji sportu wędkarskiego w PZW, to sędziowie musieliby zmierzyć około 500 ryb. Czy to mało? Wydaje mi się, że nie. Rozumiem. Mariusz, odejdźmy troszeczkę od tematu. No wiadomo, że
może tak, zapytam jeszcze, żeby spełnić już. Będą w przyszłym roku kolejna edycja Sauvage? Nie wyobrażam sobie, żeby tych zawodów nie było. Miasto Szczecinek stanęło na wysokości zadania. Organizacyjnie przygotowaliśmy imprezę doskonale. Zadowoleni są restauratorzy, hotelarze, taksówkarze. Obłożenie w hotelach przez te kilka dni było duże. A co więcej, byli wędkarze, którzy przyjechali tutaj już w poniedziałek. Zawody rozpoczynały się w piątek. Oni byli od poniedziałku, więc musieli zjeść, musieli się gdzieś przespać, zabawić, zatankować, więc ci ludzie zostawiali pieniądze. To jest jeden z celów strategicznych szczecineckiej lokalnej organizacji turystycznej. Chcemy wydłużyć sezon turystyczny i to się nam udaje. Wędkarstwo jest jednym ze sposobów na to, aby tak się stało. I może tych imprez nie będzie nie wiadomo ile, ale tak spektakularne muszą być. Poza tym Savage Gear Trophy 2017 to już jest marka. Ta impreza ma już swoją wartość. Inaczej nam się będzie teraz rozmawiało ze sponsorami, inaczej z firmami, które będą chciały w to wejść, niż w momencie, kiedy robiliśmy to na sucho. Mówiliśmy, że jest fajnie, mówiliśmy, że jest pięknie, mówimy, że mamy zaplecze, że mamy poparcie samorządowców, natomiast myśmy tylko mówili, a teraz pokazaliśmy, że tak jest w istocie. Rozumiem. No wróćmy do tego pytania mojego. Chciałem się zapytać o zmiany w zarządzie głównym PZW. Jaka opinia? Oj tak, gdybym miał skwitować, to krótko powiedziałbym, nawyrabiało się. Ubiegły weekend to również Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Odbywał się on w Spale. Nie oszukujmy się, poprzednie 4 lata według mnie dla związku były stracone. Nie boję się tego słowa. Rozpoczęto walkę z osobami, które mają inny pogląd na funkcjonowanie związku niż prezes, niż jego najbliższe otoczenie. Nie jest to korzystne, rozmawiać trzeba z każdym. Związek, stowarzyszenie to różne poglądy, to różne opinie i na podstawie tych różnych poglądów i opinii można naprawdę zbudować wiele fajnych rzeczy. Tutaj stwierdzono, że właściwie rację mamy my, nie reszta. Wybrano na stanowisko prezesa zarządu głównego człowieka, który bardzo dobrze zna specyfikę Szczecinka, który często bywał w Szczecinku, który był przez wiele lat prezesem Okręgu Słupskiego Polskiego Związku Wędkarskiego. Wchodząc tutaj dzisiaj na nasze spotkanie, rozmawiałem z nim, bo sam do mnie zadzwonił, jest w Warszawie. Pytał się, czy dalej Szczecinek będzie współpracował i jak najbardziej zadeklarowałem daleko idącą współpracę. Myślę, że w najbliższych miesiącach w Szczecinku ten pan się pojawi. Natomiast nie jestem hura optymistą. Przypominam, że 4 lata temu po wyborze Dionizego Ziemieckiego skakałem pod niebiosa, bo uważałem, że to jest człowiek, który zreformuje związek. Bardzo szybko się rozczarowałem, zawiodłem. W związku z powyższym teraz już tak hura optymistą nie jestem. Natomiast uważam, że trzeba dać prezesowi szansę. Liczę na niego wielu wędkarzy w Polsce, bo jest to naprawiać. Związek przez lata nie był reformowany. Czas na to, żeby tak się stało. Czas, żeby dopuścić do głosu ludzi, którzy, tak jak powiedziałem wcześniej, podobnie jak ja, myślą troszeczkę inaczej. Widzą ludzi, dla których najważniejszą wartością nie są działacze, a wędkarze, bo to jest jakby najważniejsze. Wędkarze, rybne łowiska, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, pozyskiwanie środków zewnętrznych, tego wszystkiego zabrakło. Mam nadzieję, że jednak te 4 lata, które przed nami, będą bardzo owocne dla Szczecinka, dla powiatu szczecineckiego, dla Polskiego Związku Wędkarskiego i dla całej braci wędkarskiej. No już przestudiowałem tak skład zarządu głównego PZW i komisji. Nie ma żadnego wędkarza z Okręgu Koszalińskiego. Czy zastanawia? Nie rozmawiałem jeszcze z prezesem Okręgu Koszalińskiego Piotrem Eblem na ten temat. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Natomiast myślę, że dużo bardziej uderzające jest to, że w zarządzie składu głównego, w żadnym właściwie ciele statutowym, nie ma przedstawicieli Okręgu Mazowieckiego. To jest ten okręg, który do tej pory dzielił, rządził i właściwie dyktował warunki, na jakich ma być prowadzona gospodarka rybacka i wędkarska w kraju. Więc tutaj bym bardziej patrzył na rewolucję, niż to, że nie ma przedstawicieli Okręgu Koszalińskiego. Z tego co wiem, nasz okręg, władze naszego okręgu ściśle współpracują z Okręgiem Słupskim, również z Teodorem Rudnikiem. Tak czyniono to jeszcze kilka miesięcy temu, więc nie sądzę, żeby to poszło w złą stronę. To, że nas tam nie ma, nie jest jednoznaczne z tym, że nie będzie o nas się mówiło, że nie będzie o nas głośno i że nie będziemy zauważani. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl